10 lutego, analiza weekendowa, indeksy giełdowe. Rozpoczynamy od indeksu WIG20. Ten tydzień wyrysował nam świecę czarną z wyraźnym górnym cieniem. Sama w sobie jest już dość takim niosącym wskazania na spadki sygnałem, zwłaszcza, że powstała ona na strefie, tutaj wyraźnej strefie oporu. Tutaj można by było tak szczegółowiej zaznaczyć jedną strefę tutaj w tym miejscu i drugą strefę na poziomie cen zamknięcia, gdybyśmy chcieli tutaj w ceny zamknięcia uderzać. No więc, ale na istotnej strefie oporu powstała ta świeca tygodniowa z wysokim górnym cieniem, z czarnym korpusem. Trzy ostatnie świece dają nam taki układ ala gwiazdy wieczornej. W związku z tym no, jest to ryzyko, że w tej chwili doszło do jakiegoś zakończenia ruchu wzrostowego, który mógłby się okazać tak samo pełną korektą po tym spadku jako A, B, tutaj takie pędzące i C. Czyli jest tutaj to zagrożenie, jak bardzo, że tak powiem, prawdopodobne. No i w tym momencie na wykresie tygodniowym potrzebowalibyśmy jeszcze potwierdzenia, czyli kolejnej świecy czarnej z zamknięciem poniżej minimum, czyli minimum na 2344. Zamknięcie tej świecy poniżej dałoby potwierdzenie takiemu obrotowi, czyli wejścia w fazę spadkową. Oczywiście zanim my będziemy mogli tak naprawdę okrzyknąć, że to jest ruch, który rozpoczyna się i będzie dążył w kierunku 1850 czy nawet 1700, no potrzeba po drodze wybić jeszcze najważniejszy w tym momencie, najistotniejszy, moim zdaniem jeden z najistotniejszych poziomów, a więc 2220. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny tegoż indeksu WIG20, no to musimy pamiętać, że ostatni szczyt mimo wszystko wypadł poniżej tego tu poprzedniego. Co prawda to jest takie troszeczkę, no jak gdyby znowu mniej jasne, ponieważ w cenach zamknięcia utworzył się nowy szczyt. W cenach maksymalnych nie było go. Ale jakby nie było, to w tym momencie po dojściu do wybicia poziomu 2344 będziemy mieli coś na wzór podwójnego szczytu, a to przy wybiciu tego poziomu i przy ewentualnym reteście, który pokaże, że ten poziom faktycznie został wybity, no należałoby wtedy zakładać, że będziemy spadali co najmniej o zasięg tego podwójnego szczytu, to jest na dzień dzisiejszy jakieś 70-80 punktów, a to oznaczałoby zejście do poziomu około 2280-2270. Po drodze mamy tutaj ważną strefę właśnie w okolicach 2280 i lukę cenową, która została utworzona 7 stycznia. A więc to są te poziomy, które faktycznie mogłyby przyciągać w przypadku wybicia tego tutaj 2344. Ze względu na całą strukturę tego wzrostu, tak jak już powiedziałem, dopiero tak naprawdę wybicie tutaj tej strefy, a więc tych poziomów 2220-2230 dałoby nam wskazania na zmianę tego całego tutaj, jakby nie było już patrzeć trendu wzrostowego. A więc w tej chwili mocno wydaje się prawdopodobnym element wybicia tego podwójnego dołka, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć jasno, że zastanawiające jest to, że rynek nie za bardzo chciał atakować ten dołek i wybijać go przy sprzyjających warunkach zarówno i na indeksie DAX, jak i na indeksie S&P. W trakcie popołudniowej części sesji te indeksy tam mocno spadały. Natomiast no, nasz rynek jak gdyby nie podchwycił tego i nie wykorzystał tej okazji, aby wybić ten dołek. Także no, sam jestem ciekaw, jak to się w tej chwili tutaj zakończy, ale jakby nie było technicznie, wybicie tego poziomu 2344 w scenach zamknięcia i brak powrotu nad niego, no to jest moim zdaniem co najmniej tutaj zachęta do kontynuacji spadku w okolice, tak jak już wspomniałem, 2280-2300, a potem ewentualne wybicie 2220 to już by była wejście w grubszą sprawę spadkową. Teraz jeżeli spojrzymy na indeks WIG szerokiego rynku, sytuacja bardzo zbliżona, trochę mniejsza ten czarny korpus, ale to jest tak samo nieciekawy pinbar, czarny pinbar z wysokim, wyraźnym górnym cieniem. Co prawda wielkość tego pinbara może nie jest zachwycająca, ale mimo wszystko to jest czarny pinbar, powstały na wyraźnej strefie oporu, nie można tego lekceważyć. Natomiast nie jest to też według mnie coś, co należałoby od razu jednym, że tak powiem, zdaniem przyjąć, że
koniec totalny, koniec rostów, ile wchodzimy, idziemy na nowe dołki, tutaj średnio i długoterminowe, czyli wybijamy poziom 54 tysiące. Jest to jak najbardziej możliwe i gdzieś to musi być w nas zakodowane, natomiast jeszcze to jest za wcześnie, żeby tak to okrzyknąć. Jeżeli chodzi o wykres dzienny, to tutaj ta różnica jest jak gdyby na małą korzyść dla indeksu WIG, a mianowicie ten ruch ostatnio wybił poprzedni szczyt, wyraźnie wybił, wyszedł na nowy szczyt, czyli tutaj cały czas mamy zachowany trend wzrostowy i no teraz wybicie tego dołka byłoby pierwszym sygnałem wstępnym do zmiany tego tutaj trendu wzrostowego, nie tego całego, tylko tego tutaj trendu wzrostowego, tej tendencji wzrostowej. To oczywiście dawałoby podstawy do tego, że jeżeli nastąpiłby jakiś ruch powrotny, jakiś krótki retest i dalsze spadki, no to moglibyśmy oczekiwać zejścia tutaj do poziomu 57 tysięcy. Jeśli chodzi teraz o trzeci nasz indeks MWIG, on wykonał swoje zadanie w postaci minimalnej, czyli zakładany przez nas od kilku już dobrych tygodni poziom 4200 punktów, tych okolic 4200 punktów, a więc ta tutaj konkretnie strefa oporu została osiągnięta. Mamy tutaj też układ jak gdyby takiej pełnej piątki, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No to wszystko może się wpisywać, że mamy tutaj do czynienia z ABC i możemy też również z tego średniego terminu już odczytywać powoli małe zagrożenie, że jeżeli rynek teraz tutaj zawróci MWIG, no to możemy mieć właśnie to, że mieliśmy korektę ABC i będziemy schodzili na nowe dołki, tym bardziej, że tutaj ta zmiana tego kierunku nastąpiła w dość takim dziwnym miejscu. Na pewno nie jest to miejsce, które idealnie nadaje się na zmianę trendu. Na jakiś, znaczy się korekcyjny ruch tak, ale na zakończenie całego spadku to nie. Na indeksie WIG20 troszkę to inaczej wygląda. Tam jest coś lepszego, na WIG-u też. Natomiast tu, gdyby zejście było do podstaw, do poziomu tutaj tej strefy, to by to fajnie wyglądało. Natomiast z racji, że to jest w tym miejscu, no to tutaj faktycznie jest dość mocne zagrożenie tego, że ten ruch może być ruchem ABC i teraz całościowym i rynek będzie mógł podążać na nowe dołki. Ale oczywiście do wszystkiego trzeba podchodzić pełnym obiektywizmem i musimy sobie powiedzieć, że no aby tak na tym, żeby tak w tych kategoriach rozpatrywać ten ruch, no to w tej chwili najpierw musi rynek wybić tutaj poziom 4095, żeby w ogóle do czegoś takiego doszło, a następnie pokonać tutaj w minimum, czyli 4018. Bez tego jesteśmy cały czas w trendzie, w takim trendzie, już można powiedzieć, w trendzie, w tendencji silnej, w tendencji na wykresie dziennym wzrostowej. No i tutaj nie ma na razie, tak jak powiedziałem, żadnych sygnałów tego zakończenia. Jest zagrożenie płynące z dłuższego, jak gdyby z dłuższej perspektywy czasowej i to trzeba brać jak najbardziej pod uwagę. Teraz jeśli chodzi o indeksy zachodnie, na DAX-ie, bardzo nieładna świeca, czyli czarna świeca, ale co gorsze właśnie z cieniem, który wyszedł na nowe maksima. Ja wielokrotnie powtarzałem, że jest to dość taki silny sygnał sprzedażowy. Tak samo w drugiej stronie, jeżeli mamy wyjście na minima, pozostaje cień, a jak gdyby sesja czy tydzień kończy się białym korpusem, to jest to taki, bym powiedział, dość silny sygnał, formacja taka wzrostowa. No i tu tak to niestety, nazwijmy to, wygląda, zwłaszcza, że w tym całym szerokim spektrum czasowym jesteśmy w wyraźnym trendzie spadkowym. Rynek doszedł tutaj do poziomu dołków, czyli do oporu i tutaj zmienia kierunek, właśnie rysując taką świecę. To daje mocne założenie na to, że rynek będzie chciał spadać, wybijać ten dołek i podążać w takim przypadku w kierunku 9300 punktów. Ale zanim już ostatecznie to okrzykniemy, to musimy powiedzieć sobie wprost, że jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to w tej chwili rynek spadł tutaj, mam do strefy linii szyi formacji korony. Tu jest formacja korony w wersji tak zwanej drugiej, czyli mamy nowy dołek, ruch korekcyjny dochodzi do poziomu poprzedniego, przedostatniego dołka, powraca w kierunku ostatniego, ale go nie wybija, a następnie w jednym w miarę ruchu wybija ostatni potwierdzony szczyt, czyli tą linię szyi. No i ta korona właśnie objawia się tym, że mamy powrót. Najczęściej jest to powrót do tej wybitej linii szyi, ale taki, nazwijmy, jeszcze kiedyś
jakiś czas temu preferowany poziom, no to oczywiście tak jak to w koronie zawsze bywa, czyli do tego przedostatniego w tym momencie dołka, czyli tutaj do poziomu 10 600, i takie coś tutaj to możemy mieć miejsce, bo pamiętajmy, tu mamy koronę, co prawda to jest korona, która jak gdyby otwiera nam drogę do rejonów 10550, ewentualnie 10 000, 11550, 11700. To nie jest, wielkość tej korony nie jest formacją, która jednoznacznie dawałaby nam szansę już na wzrosty do poziomu w około 13 000 punktów. Ale z drugiej strony trzeba coś pamiętać również to, że no najpierw coś się dzieje w małym wymiarze, dopiero potem w dużym, więc na to dlatego bym zwracał uwagę. I teraz jeżeli rynek faktycznie mielibyśmy uznać, bo tutaj ta strefa z wykresu dziennego, określiłbym ją mianem na tej tutaj małej szpulce, szerokość tej małej szpulki, zwłaszcza że tutaj się pokrywają zarówno luka cenowa, która jest idealnie, więc jak widzimy, ona gdzieś tutaj zamknęła się, ta świeca, w obszarze jeszcze na dolnym ograniczeniu tej strefy, więc nie jest ona jeszcze, że tak powiem, wybita, więc jest tutaj możliwość zatrzymania, tym bardziej że kontrakty, które są notowane nieco dłużej aniżeli indeks, bo indeks bodajże kończy już działalność o 17:30 i kontrakty są do wieczora notowane, one zdołały tutaj wyrysować wyraźnie większy dolny cień. Mało tego, powstał taki pin bar i mało tego, w wymiarze godzinowym tutaj na tej przestrzeni tego całego i zarówno indeksu i kontraktów mamy wyraźny układ impulsu, piątkę spadkową. I teraz, jeżeli tak, to teraz ważne byłoby to, bo początek tygodnia powinien rozpocząć się od wzrostów i ważne będzie to, co te wzrosty zrobią. Jeżeli nie zdołają wybić tutaj tego szczytu, czyli poziomu 11371, tylko dojdą czy to do poziomu tu około 11200, czy do poziomu około 11300 i tu rynek ponownie zawróci, no to będziemy oczekiwali zejścia co najmniej tutaj do poziomu 11600, jeśli nie w ogóle, tak jak już wspominałem, ruchu, który będzie docelowo podążał do wybicia tego dołka. Ale co tutaj jest tym, że daje w ogóle szansę według mnie na wybicie z tego szczytu, a mianowicie to już wspominałem w porannym komentarzu w piątek, bo to dokładnie widać na wykresie godzinowym, że tu mamy ABC w dół i tu mamy ABC do góry, czyli wyjście na nowy szczyt było trójką. A to raczej nie jest impuls, a co bardziej jedynie część większej korekty. Zatem biorę również pod uwagę, że spadek ten wzrost i ten tutaj mocny spadek to jest taka większa korekta nieregularna tak zwana. Ona nawet geometrycznie spełniła warunek, bo osiągnęła przestrzeń między 127 a 161 zniesienia zewnętrznego tutaj tego, jak gdyby tej trójki wzrostowej. W związku z tym, dlatego też mówię, pełen impuls jest, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że nowy tydzień będziemy rozpoczynali od ruchu w górę i nie przekreślałbym jeszcze ostatecznie szansy na wyjście na nowy szczyt. Natomiast oczywiście te poziomy, tak jak tu wspomniałem, mniej więcej rejony 11200 i 11300, jeszcze bardziej to są bardzo newralgiczne poziomy, jeżeli ta korekta, ten ruch wzrostowy okazałby się korektą do jednego z tych poziomów, no to mamy oczywiście rozpoczęcie i tu w przypadku z tego dłuższego terminu, biorąc pod uwagę, gdzie to się na wykresie tygodniowym, tak jak pokazywałem, gdzie tutaj się rozpoczął, gdzie ta utworzyłość na świeca, to tak naprawdę należałoby moim zdaniem mocniej patrzeć na to, że na nowe dołki, aczkolwiek tutaj znowu 11600 też będzie ważnym, że tak powiem, poziomem. No i na koniec S&P, który w tym tygodniu wyrysował takie doji, czyli górny, dolny cień, mniej więcej równa, cena otwarcia równa cenie zamknięcia. Tutaj jak widzimy, no na razie jest coś, co ja osobiście widziałbym bardziej jako taką korektę czwartą pędzącą i jeszcze szansę na dalsze wzrosty w kierunku 2800. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to dostajemy tu pewnego rodzaju potwierdzenie, czyli mamy dojście tutaj do strefy oporu, cofnięcie, wybicie, silne wybicie, dojście powrotne, retest i znowu teraz już się powoli dość ostre spadki robiły w piątek i to wszystko zostało wybronione. Jeżeli spojrzymy, teraz byśmy też spojrzeli na wykresy intradayowe, czy godzinowe, czy czterogodzinowe, no to też tam jest wykończony taki ruch spadkowy, który
Śmiało. I oczywiście jest według mnie piątką, jeśli spojrzymy na godzinówkę, z tym, że pasuje do układu 3-3-5, tak? No to jest i dlatego też poważnie biorę tutaj na S&P, poważnie biorę możliwość wybicia tego maksimum, czyli poziomów 2739 i podążania tu w kierunku 2800 punktów. Natomiast jeżeli by się nie udało wybić, a rynek by zawrócił, wybijając teraz tą strefę, no to mamy tutaj jakiś pełen impuls i co najmniej powinniśmy się spodziewać korekty, być może nawet i dość mocno głębokiej. I to tyle, jeśli chodzi o indeksy.